No, dzisiaj niestety zimno, ale słuchajcie, bardzo się cieszę, a to dlatego, że właśnie przyjechała ekipa od podłogi technicznej. Zaczynamy dzisiaj układanie i podobno z tego, co się dowiedziałem, to dzisiaj będzie skończone. Więc robota pójdzie piorunem. Właśnie trwa rozładunek. Tu mamy profile do ułożenia i wszystkie w samochodzie tam widać płyty, które będą leżały na podłodze. Także już się nie mogę doczekać, jak to będzie wykonane i będzie pięknie wyglądało. Wreszcie będzie można zacząć resztę inwestycji. Tak wygląda płyta podłogowa, jedna z płyt. Od spodniej strony, no wierzch jest odwrócony, żeby położył na tekturze, żeby się nie porysowało. I takie płyty właśnie będą układane na tej podłodze technicznej. Ciężka jest taka płyta jedna? 12 kilo. No to trochę waży. No i po krótkiej chwili już 3 stosiki są. Także prawie całe, prawie wszystkie płyty są już z samochodu wyładowane i trzeba będzie je znosić teraz po schodach. A ty co? Na śniadanko coś przyszedł, tak? Chcesz wejść? No, masz. No i zaczyna się gruntowanie wylewki. To taki AdBlue. Tak jest. Czyli to jest taka stopka, tak? Właśnie do podprętu. One są różne, widzę, tak? Dwa rodzaje są tych stopek. Pod ramy. Jakie są? Pod ramy, pod szafy. A, pod ramy, a te cienkie, przyścienne? Aha. Jasne. I to jest... Okej, okay. I to się stawia na podłodze, tak? Tak? I się reguluje tą śrubą tak, żeby była różna wysokość, tak jak potrzeba. Tak, tak. Okej. No bardzo fajne. Właśnie trwa rozmierzanie pierwszych stopek. Pierwszy profil. No a stopki smaruje się specjalnym klejem, takim silikonowym. Potem oczywiście ustawia się, tak jak widać, profil na odpowiednią odległość od ściany i stopkę podstawia się pod ten profil w miejscu, gdzie będzie oczywiście jakieś dalsze łączenie, jakoś odpowiednio się tam pozycjonuje, dociska tak, aby ten klej wyciekł na boki, po czym specjalnym takim tak jakby podkładką dokręca się pod spodem i dociska całą konstrukcję, cały profil właśnie do tej stopki. Ten klej jest na tyle mocny, że tak naprawdę po przełożeniu go w zasadzie już ciężko jest go oderwać, może delikatnie jedynie właśnie przesuwać. No a tu właśnie widzicie, jak się takie profile docina. Zwykła piła, taka tarczowa, z tarczą do metalu. Jedziemy. I profil ucięty. O, i tu widzicie właśnie dokładnie tą podkładkę dociskową, która przytrzymuje do stopki właśnie profil tej całej konstrukcji, która jest obecnie składana. Tu mamy całą konstrukcję właśnie poskładaną i teraz tutaj panowie odmierzają jeszcze odległości pod poprzeczki, na których później, o, właśnie już widzicie, dwie są zamontowane i na tych poprzeczkach później będą stały właśnie szafy z akumulatorami, czyli z tym moim magazynem energii. 5 szaf tutaj będzie się znajdowało, czyli to wszystko zostało wcześniej policzone i odpowiednio przygotowane pod wymiar. No proszę, i po godzince już to tak wygląda. Tu mamy dojechane, tu już
Część płyt leży, bo to się robi szybko, jak widzicie. No pięknie, pięknie. Tu już jest wstelaż, bo ja skręcałem pierwszy element szafy, słuchajcie. O, widzicie? Już jest postawione. Bo tu nie będzie podłogi pod tymi szafami, no bo będą wchodziły kable do magazynu, więc wiadomo, że w tym miejscu podłoga jest niepotrzebna. Będzie stało wszystko na stelażu. Stąd był ten stelaż właśnie taki skręcany. Wszystko na wymiar wyliczone, tak jak ma być. Więc jest po prostu elegancko. Szafa przy szafie będzie stała. No, zaczyna mi się to bardzo, bardzo podobać. Jest naprawdę fajnie. Tam kratka wentylacyjna i nawiewna. W sensie klimatyzacji widzę, że już jest. Docięte na wysokość. Tu jest ta droga, pewnie będą dopiero panowie wycinać. Ale to jeszcze chwileczkę. No, no. Kawał dobrej roboty. Faktycznie, w takim tempie to oni to dzisiaj skończą. Tu już widzę część nóżek poklejonych, następnych. Tu już zobaczcie. Klej nałożony. Jeszcze nie ustawione w dobrych miejscach, no ale to wszystko do zrobienia. Będzie podłoga, no potem się będę bawił, otwierał ją, będę z tej kable porządkował i wreszcie będę mógł składać rozdzielnicę. Czyli na dwie stopki, tak, one tu są tak właśnie podcięte fajnie, żeby się dało je łatwo otwierać. Tak, na czterech stopkach dokładnie i tą stopkę się podkłada później, jak już wiadomo, w którym miejscu będzie. A i to takie podkładki specjalne, tak? Do... Tak, na wysokości gdzieś tam są nierówności. Okej, czy takie specjalne podkładeczki. Czyli wyregulowana i blokada, tak, zalanie klejem, żeby się nie ruszało. Dobra. No powiem wam, mega. Mega. Na to właśnie czekałem. Niech to dalej idzie, bo ta podłoga techniczna to jest coś, co po prostu... Ja powiem wam, że nawet zawsze marzyłem o tym, żeby mieć właśnie taką podłogę techniczną. No wiadomo, no nigdy nie było tam jakiegoś takiego musu i tak dalej. No mała podłoga w tych serwerowniach, co się tam stawiało wiele razy, to jakoś tam się te kable zawsze układały i nie trzeba było robić podłogi technicznej. No a tutaj właśnie mogę sobie na to pozwolić i to jest coś. To jest naprawdę coś pięknego. Nie ma przewodów, nie ma tego bałaganu całego, wszystko ładnie poukładane. I o to właśnie chodzi. No, przy ścianach się robi różnego rodzaju docinki, tak? Trzeba wyrysować i ładnie uciąć płytę. I płyta ucięta, leci na dół. No a ta płyta po odcięciu to wygląda mniej więcej tak. Tu widzicie bardzo silnie sprasowana płyta wiórowa. Tu na brzegach też jeszcze widać, jak to jest mocno sprasowane. Tu jest taka okładzinka, a od spodu jest blacha, po prostu blacha. Ocynk. Ciężki, dlatego jest bardzo. Ale też dlatego jest bardzo wytrzymałe. Bo ta płyta potrafi utrzymać 2,5 tony na metr kwadrat. Także bardzo, bardzo dużo. No i mamy praktycznie gotową podłogę. Jak widzicie, jest ułożona w karo po to, żeby po niej na razie nie chodzić. Dlatego, że to jest wszystko świeże. Musi ten klej związać. Ja sobie później te płyty położę i ją całkowicie uzupełnię. Do końca. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście proszę o łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje i śledźcie dalej, bo będzie się działo. Cześć!